Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowe Mortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń narządu ruchu. Witają Państwa Bartosz Paprota i Piotr Kominiak. Tematem dzisiejszego odcinka są osteotomie wokół stawu kolonowego. Sama nazwa zabiegu może budzić strach wśród pacjentów, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. A mówiąc poważnie, nie jest to zabieg ani tak bardzo inwazyjny, ani rozległy, jak sama nazwa wskazuje. A dodatkowo jest to zabieg, który naprawdę daje bardzo dobre wyniki. Może powiedz na początek, na czym polega zabieg osteotomii. Najprościej rzecz ujmując, zabieg osteotomii. Po pierwsze stosujemy u pacjentów, u których mamy zaburzoną oś kończyny, czyli deformację albo szpotawą, albo koślawą. Czyli kanał jest wygięty albo na zewnątrz albo do, wewnątrz. do środka, tak. tak. I u takiego pacjenta mamy przeciążeniowe uszkodzenie jednego przedziału. Zabieg osteotomii polega na takim wykonaniu nacięcia, żeby odciążyć przedział zniszczony, a Przenieść obciążenie na przedział, który jest zdrowy. To pozwala pacjentowi przywrócić, poprawić prawidłową biomechanikę stawu, a przede wszystkim zmniejszyć dolegliwości bólowe. Czyli mówiąc tak prościej, jakby prostujemy kończyny. Ważna, ważna jest znajomość biomechaniki stawu kolanowego. Tak? Mamy oś obciążenia kończyny, która w stawie kolanowym powinna przechodzić. Może nie idealnie przez środek stawu kolanowego, troszeczkę bardziej bocznie, i to warunkuje nam, że staw kolanowy jest obciążany symetrycznie. U pacjentów z zaburzoną osią mamy dwie główne deformacje. Właśnie kolano szpotawe wygięte na zewnątrz i kolano koślawe wygięte do środka. W przypadku deformacji szpotawej, przeciążany jest znacznie przedział przyśrodkowy i chrząstka stawowa, łąkotki narażone są na uszkodzenia wynikające już z nieprawidłowej biomechaniki. Jeżeli do tego nałożą się jeszcze urazy, na przykład urazowe pęknięcie łąkotki czy uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego powodujące niestabilność, to ten przedział przyśrodkowy jeszcze bardziej w kolanie szpotawym jest narażony na zniszczenie i powstanie choroby zwyrodnieniowej. Zabieg osteotomii tak jak powiedziałem, polega na przywróceniu prawidłowego, symetrycznego obciążenia stawu kolanowego, czyli musimy przenieść oś obciążenia z przedziału zniszczonego na środek kolana, tak żeby dociążyć przedział nie, nie, nieuszkodzony. A rozumiem, że w kolanie koślawym, czyli wygiętym do wewnątrz, jest odwrotnie. W kolanie, koślawym, w kolanie koślawym mamy sytuację odwrotną. W kolanie koślawym oś obciążenia przychodzi nam przez przedział boczny w stawie kolanowym. Przedział przyśrodkowy praktycznie u takich pacjentów jest nieużywany. Okej, okay, dobrze, czyli wiemy już na czym polega zabieg osteotomii, czyli że jest to za korekcja zaburzonej osi. I dzięki temu, że skorygujemy oś, to symetrycznie będą ponownie rozkładane obciążenia w stawie kolanowym. To teraz, może powiedz, jak, jak wygląda przygotowanie pacjenta do takiego zabiegu ostotomii? Jak wygląda proces planowania? Na pierwszej wizycie, oczywiście, zbieramy dokładny wywiad, wykonujemy badanie kliniczne kolana, sprawdzamy kolano w różnych testach. Bardzo ważne jest, Zapoznanie się z oczekiwaniami pacjenta, do jakiej aktywności fizycznej, do jakiej aktywności sportowej chce wrócić, czego oczekuje od kolana. Następnym krokiem w planowaniu jest wykonanie badań obrazowych. I są dwa podstawowe badania, które musimy wykonać, myśląc o zabiegu osteotomii. Pierwszym badaniem jest wykonanie zdjęć osteometrycznych kończyn dolnych. Jest to badanie, które pozwala nam na dokładną ocenę, przez którą część kolana przebiega oś obciążenia. Takie zdjęcie polega na tym, że pacjent stoi i jest wykonywane zdjęcie całych nóg, czyli stawy biodrowe, stawy kolanowe, stawy skokowe, one muszą być ujęte na jednym zdjęciu po to właśnie, żeby, żeby ocenić oś obciążenia stawu kolanowego. Drugim e, e, badaniem, które jest konieczne do e, e, zaplanowania osteotomii jest badanie rezonansem magnetycznym stawu kolanowego z tego względu, że żeby wykonać e, zabieg osteotomii musimy potwierdzić, że uszkodzenie dotyczy tylko jednego przedziału w stawie kolanowym. Jeżeli Uszkodzenia są w dwóch lub trzech przedziałach, to tak naprawdę to już jest przeciwwskazanie do osteotomii. Czyli rezonans pokazuje nam, czy uszkodzenie jest w tym konkretnym przedziale, który jest właśnie przeciążony, czy nie istnieją jeszcze inne uszkodzenia, które mogą być do przeciwwskazaniem do osteotomii. Mając Zebrany wywiad, wykonane badanie kliniczne mając te dwa badania obrazowe. kwalifikujemy pacjenta do zabiegu, bardzo ważne jest też określenie stopnia korekcji, żeby w ten styl, dokładnie w taki sposób naciąć i wykonać osteotomię, żeby tą oś ani nie skorygować za mało, ani za dużo, tak? żeby nie zrobić e, hiperkorekcji, nadmiernej korekcji w drugą stronę, żeby nie przeciążyć tego drugiego przedziału, który jest zdrowy, ani nie zostawić osi obciążenia w tym przedziale, który jest chory. Dlatego mamy specjalne programy, dzięki którym jesteśmy w stanie dokładnie określić, w jaki sposób wykonać osteotomię, żeby tą oś przesunąć w to dla nas idealne miejsce. Czyli podsumowując swoją wypowiedź, to, co ja bym chciał podkreślić, to jest to, że w leczeniu ortopedycznym planowanie jest bardzo ważnym elementem, że musimy znać oczekiwania pacjenta, tak jak powiedziałeś, zrobić badania obrazowe i potem zaplanować sobie leczenie. I z tego, co powiedziałeś, mamy różne deformacje, różne przedziały chore w stawie klanowym, to mamy też różnego rodzaju osteotomie. Powiedz, jakiego rodzaju osteotomie wokół stawu kolanowego możemy wykonać? Może wrócę jeszcze tak do podstawowych informacji. W stawie kolanowym mamy trzy przedziały. Mamy przedział przyśrodkowy, mamy staw rzepkowo łudowy i przedział boczny. Jak wspomniałem na początku, wskazaniem do stołomi jest uszkodzenie tylko jednego przedziału. Pozostałe dwa przedziały powinny być zdrowe. Staw kolanowy mamy zbudowany w ten sposób, że mamy przy, trzy przedziały stawu kolanowego: przedział przyśrodkowy, przedział boczny i staw rzepkowo łudowy każdy z tych przedziałów może być na skutek zaburzonej osi obciążenia, może być narażony na zniszczenie i, i, i uszkodzenie. Dlatego też mamy różne osteotomie, różne typy ostootomii, w zależności który przedział mamy zniszczony. W przypadku zniszczonego przedziału, izolowanego, uszkodzenia przedziału bocznego i deformacji koślawej, kiedy kolano mamy wygięte do środka. Wykonujemy tak zwany zabieg osteotomii nadkolanowej, dzięki której szpotawimy kolano i wyprostowujemy oś, przywracamy prawidłową oś kończyny. W przypadku kolana szpotawego, kiedy, kiedy te kolano jest wygięte na zewnątrz, przedział przyśrodkowy jest narażony na uszkodzenia i na powstanie choroby zwyrodnieniowej. Dlatego w, w takim przypadku e, wykonujemy zabieg e, wysto, wysokiej osteotomii kości piszczolowej, zabieg koślawiący, który przenosi nam e, oś obciążenia z e, przydziału środkowego na, na, na środek kolana. Mamy też e, sytuacje, kiedy mamy przyciążony staw e, rzepkowo -udowy. To jest najczęściej w przypadku e, lateralizacji rzepki, bocznego przyparcia rzepki. Albo nadmiernej rotacji guzowatości kości piszczolowej, kiedy ten tor rzepki jest nieprawidłowy. I wskutek tego dochodzi do zniszczenia bocznej części stawu rzepkowo-łudowego. W takim przypadku możemy wykonać tak tzw. mostołotomię Fulkersona, dzięki której korygujemy tor rzepki i odciążamy ten, ten, ten boczny przedział stawu rzepkowo-łudowego. Przesuwając rzepkę bardziej do przyśrodka. Bardzo ważne jest też to, że obecnie sam zabieg osteotomii nie jest zabiegiem izolowanym, który wykonujemy, ponieważ jesteśmy w stanie połączyć zabieg osteotomii, który jest zabiegiem, pragnę podkreślić, pozastawowym. Tutaj w tym zabiegu nie ingerujemy w sam staw kolanowy natomiast jesteśmy w stanie połączyć zabieg osteotomii z zabiegami naprawczymi w samym stawie kolanowym. No bardzo często patologią, którą ostatnio rozpoznajemy, są uszkodzenia łąkotki takiego typu uszkodzenia korzenia tylnego. Jest to taka patologia, która polega na tym, że tak naprawdę cała łąkotka może być e, jako struktura prawidłowa, natomiast jest uszkodzony jej przyczep tylny, który powoduje, że łąkotka zupełnie wysuwa się ze stawu i pomimo tego, że ona może wyglądać jako prawidłowa, nieuszkodzona struktura, absolutnie nie pełni swoich e, funkcji biomechanicznych i amortyzujących, ponieważ uszkodzenie korzenia tylnego powoduje, że tej łąkotki po prostu w stawie nie ma. E, I e, Łączymy właśnie zabieg osteotomii z rekonstrukcją korzenia tylnego łąkotki, po to, żeby tą łąkotkę z powrotem wsunąć do, do stawu i z powrotem przywrócić jej funkcję amortyzującą. Kolejną patologią, często obserwowaną, szczególnie w kolanach szpotawych, w tych wygiętych na zewnątrz, gdzie oś obciążenia przechodzi przez przedział przyśrodkowy, Kolejną patologią jest tak zwana ekstruzja łąkotki. Często jest to patologia opisywana na rezonansach, ale tak naprawdę do tej pory nie mieliśmy sposobu, żeby ją leczyć. Taka ekstruzja łąkotki, czyli wysuwanie się łąkotki ze stawu, jest spowodowana właśnie zaburzeniem osi. Czyli, jeżeli mamy oś kończyny, która przechodzi przez przedział przyśrodkowy i ten przedział jest nadmiernie obciążany, to wskutek zbyt dużego nacisku łąkotka jest, jest po prostu wysuwana ze stawu i dokładnie tak jak przy uszkodzeniu korzenia tylnego, funkcje amortyzujące tej łąkotki są znacznie mniejsze. Dzięki temu choroba zwyrodnieniowa i uszkodzenia krząski stawowej bardzo szybko postępują. Obecnie w trakcie osteotomii Jesteśmy też w stanie wykonywać tak zwaną centralizację łąkotki, czyli przy pomocy specjalnych implantów i nici, jesteśmy tą łąkotkę w stanie z powrotem wszyć w jamę stawu, tak żeby oddzielała. Kość piszczolową i od kości udowej i żeby oś, żeby obciążenie przenosiło się nie bezpośrednio z kłykcia kości udowej na kłykieć kości piszczolowej, tylko właśnie poprzez tą wszytą łąkotkę. W przypadkach pacjentów młodych, aktywnych z uszkodzonymi, uszkodzonymi więzadłami, uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim lub tylnym i z zaburzoną osią kończyny, również stosujemy zabiegi kompleksowe, czyli wykonujemy osteotomię z jednoczesną naprawą uszkodzonych więzadeł. W przypadkach uszkodzenia chrząski stawowej, to już może bardziej nie takich o typie zwyrodnienia, tylko urazowych, oprócz właśnie zabiegu osteotomii odciążającego przedział przyciążony. Wykonujemy zabiegi naprawcze na uszkodzonej chrząstce albo przy pomocy mikrozłamań, albo przy pomocy stosowania różnych membran lub innych technik naprawczych. Ok, to wiemy już, co to jest zabieg osteotomii, na czym polega, jakie dodatkowe zabiegi w trakcie możemy wykonać. To powiedz teraz, jakie są wskazania, jaki jest idealny pacjent, u którego warto wykonać tego typu operację. Idealnym pacjentem jest przede wszystkim pacjent aktywny. Ten, który chce wrócić do aktywności fizycznej, aktywności sportowej. Jest to pacjent, który ma uszkodzenie jednego przydziału w stawie kolanowym. Pacjent, który, który ma też odpowiedni zakres ruchu. Przy zabiegu osteotomii u pacjenta nie może być zbyt dużego deficytu, jeżeli chodzi o wyprost i zgięcie. I jeżeli chodzi o kryterium wieku, obecnie kryterium wieku tak naprawdę tym się nie kierujemy. Kierujemy się przede wszystkim oczekiwaniami i tak naprawdę wiekiem biologicznym u pacjentów, których kwalifikujemy do, do, do osteotomii. Okay. Dziękuję bardzo za uwagę. Czyli podsumowując, zabieg osteotomii jest to zabieg, w którym korygujemy zaburzoną oś i dzięki tej korekcji zaburzonej osi odciążamy przedział, który jest zniszczony. Warunkiem wykonania tego zabiegu jest to, żeby reszta przedziału wstawoklonowego była nieuszkodzona, żebyśmy po tym zabiegu dociążyli przedziały, które są jeszcze zdrowe, jeszcze zdrowe i które mogą być obciążane. Dzięki zabiegowi osteotomii albo odkładamy... Konieczność wszczepienia endoprotezy w czasie, a u niektórych pacjentów nawet całkowicie eliminujemy tak. taką potrzebę. I to, co jest ważne podkreślenia, że w czasie jest to zabieg kompleksowy, czyli w czasie zabiegu osteotomii, oprócz tego, że korygujemy zaburzoną oś, to również naprawiamy uszkodzenia wewnątrzstawowe. I co chyba jest najważniejsze, że jest to zabieg, który nie jest aż tak groźny, jak brzmi z samej nazwy: tak, że to nacięcie kości to nie jest jakieś tam w bólach łamanie kości, tylko że jest to bardzo precyzyjne, mało inwazyjne nacięcie kości, skorygowanie osi i potem zespolenie specjalnym implantem, który tak naprawdę umożliwia szybką rehabilitację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.